mają stałe fragmenty gry. No, wszyscy wolne, wszyscy liczą na Edsona. Edson, dośrodkowanie, dobra piłka. Balde jest gdzieś na polu karnym, ma nieoczekiwanie szansę bramkową w uderzy! Teraz sam Micanski, a naprzeciwko niego czterech obrońców Polonii. Rusza Micanski, Micanski już w polu karnym. Micanski, ależ będzie okazja. Micanski, 1-0! Sprawiedliwości stało się zadość. Tak się bawi Bułgar w Polsce. 72 minuta. KGHM Zagłębie, Polonia Warszawa. 1-0 i na razie królem wieczoru Ilja Micanski. Sławomir Peszko. Niezmordowany jest w tym meczu prawy pomocnik Lecha. Peszko, ładne dośrodkowanie. Jeszcze Arboleda. Będzie szansa, bramki! Rodriguez. Kriwiec. Kriwiec kapitalnie. Nie ma spalonego. Szansa Rudewcz. Rudewcz gol! 1-0. No ten moment tej koncentracji, ta strata w środkowej strefie boiska i to kosztowało Bragę bardzo dużo w tej 72 minucie. Kapitalne też prostopadłe zagranie Kriwca i dobrze dysponowany Rudewcz. Idealnie w tempo wychodzi do tej piłki, a potem już spokój. Zabójczy instynkt snajpera Lecha Poznań i 1-0 dla Lecha. Mijają Sobolewski, potrafi uderzyć! Tak, uderzył! Jakie uważał uderzenie maszenie! No teraz się role odmieniły! Mówiłem, że potrafi uderzyć i cisza na stadionie w Atenach. Tylko gdzieś mój głos pewnie tutaj słychać, bo kibice umilkli i tylko to 200-300 kibiców pismy szaleje. Ile tam teraz musi być zdenerwowania u polskich kibiców. Major z autodu do końcowej linii boiska w narodniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi dośrodkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! Jest! Sławomir Majak za ładnie tam się zachował! Kto strzelił tego gola? Nawet nie wiem! Wojtela albo Depiński! Cudowna akcja Polaków! No i proszę, jak teraz udało się wyłuskać piłkę na Kulmie, na Kulma i Milik. Dwóch na dwóch jest Szczepłakow, jest Komorowski. Na Kulma czy sam? Na Kulma! Tak będę strzelał gola Legii, powiedział prezesna Kulma. No to jest niewiarygodne, fantastyczna akcja, fantastyczna bramka. Brawo prezesna Kulma. Matyskiego trochę przeszkodził nowe sędzia. To będzie Korzym, Korzym, Korzym! Yes! Yes! Żyjemy, 1 punkt, żyjemy, jest gol, 90 minuta, co tu się dzieje, coś nieprawdopodobnego. I Śląsk, Matejuk, gol, ależ to zrobił, szarża skrzydłowego Śląska Wrocław. Tak w skupieniu, w ciszy obserwowaliśmy tę akcję Sylwestra Patejuka, ależ miał w sobie energii od początku wejścia na boisko. Głodny gry, zabrali mu sędziowie tego gola na 2-3, ale on się nie poddał.